Czy ja cię skompromitowałam? Kompromitowałam ciągle! Całą Anglię! Jesteście ze mnie niezadowoleni? Ja także. Northumberland! Jesteś niezadowolony? Mów! Jesteś młody, masz inne spojrzenie, więc mów! Jest mężczyzną. Ja mężczyzną nie jestem. Nie jestem żołnierzem. Nie mogę pójść na wojnę, bo jej nie pojmuję. To jest wada. Moja wielka wada. Czasami trzeba robić rzeczy, których się nie pojmuje. Francuzi mieli kiedyś kobietę żołnierza. To była czarownica. Ona na pewno nie pojmowała tego, co robiła. Suffolk! Jesteś niezadowolony? Co masz mi do zarzucenia? Nic? Teraz wszyscy milczą. Gdzie jest Essex? Ten by nie milczał. Wystarczy mi tylko pomyśleć o nim, a już coś mnie gna w ramiona Filipa. Wydostać się z tej małej, ciasnej Anglii do Filipa, który tak tęsknie mnie oczekuje. Spoglądacie po sobie. Cecil! Kto starał się o moją rękę z taką pasją jak Filip? Wszystkie słodkie pochlebstwa moich licznych konkurentów są niczym wobec groźnych starań mojego dalekiego Filipa. Może wszystko, co podejmuje przeciwko nam, jest tylko coraz bardziej gniewnym powtórzeniem jego małżeńskiej oferty. Ostatecznie pierwszy i ostatni raz w życiu dostał kosza. Do tej pory opierałam mu się, bo chciałam być oszczędna, rozsądna. Chciałam się ograniczyć do mojej małej Anglii. Ale czyż moja siostra, Maria, nie zakochała się w nim i nie złożyła mu w ofierze całej Anglii? Ostrzegła mnie w tym w porę i na długo odepchnęła od niego to, co mam ze swojego rozumu. Wytrzeszczacie oczy. Kto wie, czyż bym dawno nie wzięła sobie męża, gdyby nie było na świecie Filipa? Czymże są oni wszyscy wobec tej ciemnej, niesamowitej postaci, wobec tego wielkiego, niezgłębionego ducha, którego uścisk mógłby kusić bardziej niż całe to rupiecie zakochanych i żądnych władz konkurentów? Zawsze szukali u mnie tylko swoich korzyści i interesów. Ale nigdy nie pomyśleli o mnie. Tymczasem ja wyraźnie czuję, jak bardzo on, Filip, bezustannie myśli tylko o mnie.